Co prawda dzisiaj nie świętujemy Dnia Wielkiego Rozmiaru, bo to jakoś w zeszłym tygodniu, ale chyba sobie za bardzo wziął do serduszka pewien pan wełnkarz z Krakowa. Mm-hmm. Świętowanie Dnia Wielkiego Rozmiaru. Pan Kamil. W sensie, że dyndał rozmiarem? Ale jak? Wyobraźcie sobie, że złowił gigantycznego suma w Wiśle w centrum Krakowa. I wiecie, jaki to był sum? Taka ryba! Pokaż jeszcze raz. Taka wielka. Czy państwo to widzą? W centrum Krakowa, ale w radiu widzieli. Jakaś super ciężka? Nie, no bardzo, bardzo ciężka. Nazwał go smok wawelski. Żeby wszystkim uzmysłowić, jak duża i jak wielka była to ryba, to powiem, że nawet zaczęła obracać łódką. O, taka wielka ryba. Taka duża. No musiał ją zgubić jakiś biznesmen, no tak mi się wydaje, tę rybę. Jak to, czemu? No, który obraca dużymi sumami. Taka! No dobrze, słuchajcie, schodzimy na ziemię, a tam tak. Dobrze, jacht, basen, samolot. Może dla pani wielki dom z ogrodem? Ale co wymieniasz? A może dla pana Ferrari? Słuchajcie, no Jankę, z kogo ukradłeś? Słuchajcie, ale każdy z nas ma takie, jakieś takie marzenia, no, które żeby spełnić, no, trzeba mieć ile kasiory? Ile? Dużo. Dużo milionów, prawda? Tak, dobra. No, zgadza się, ale są też rzeczy, nie, ja mam które... taką listę, jak chcesz, mogę zaraz ją przynieść. Nie, dziękuję bardzo. Ale są takie rzeczy, słuchajcie, no, które choćbyśmy no, się nie spodziewali, potrafią kosztować naprawdę wiele. No, no, jak nie chodzi o jakieś... Za każdym razem jesteś zaskoczony, że to tyle kosztowało. Nie chodzi o jakieś, powiedzmy, nawet dzieła sztuki, czy drogą porcelanę, czy sztukę. Chodzi? Ale chodzi o owce. Owce? Tak, zwierzę pod tytułem owca. No i jak to? Tak, to prawda. W sensie, że w Szkocji, przenosimy się do Szkocji, w Szkocji sprzedano najdroższą, bo super rasową jakąś owcę. No. Kosztowała, teraz uważajcie, trzymajcie się kubków z kawą, 1 800 000 złotych. Serio. Ciekawe, co w niej jest takiego super, no. No, prawie 2 000 000 za owcę? Bez sensu. Uwaga, będzie smutno, bo faktycznie powód do smutku jest. Okazuje się, że czy chcemy, czy nie, czy nas się edukuje, czy nie, my niewiele wiemy o tym, co nazywa się ochroną środowiska. Coś tam wiemy, ale nie wychodzi najczęściej. Słabo nam w ogóle wychodzi, tym bardziej, że mamy potwierdzone informacje od tych, którzy wiedzą najlepiej w temacie, o co chodzi. Są to m.in. inspektorzy transportu drogowego z Podkarpacia wraz z policjantami, bo oni postanowili ten świat ulepszać i sprawdzać, czy samochody dymią i kurzą, czy nie. No i ruszyli na taką jednodniową kontrolę, przeprowadzili ich 80. I słuchajcie, no generalnie 1/3 w ogóle nie spełniała norm spalinowych tych samochodów, które oni zbadali. Co więcej, oni używają takiego urządzenia, co się wkłada do rury, to się nazywa dymomierz. Okay. I wyobraźcie sobie, że jedna ciężarówka kurzyła tak, że w dymomierzu zabrakło skali. Ojejku, musiała dymić. Ciekawe tylko, czy bardziej na biało, a la wybierali papieża. No, czy na czarno, w klasyczną paloną oponę. Ale widzę, że humor dopisują, tak? 1 września. No, wiesz, nie wszystkim. U nas śmiesznie, ale w ministerstwie podejrzewam, że jest trochę, wiesz, trochę dygolec. Ale pamiętajmy o tym, że rano, kiedy pakujemy się, kiedy się zbieramy na te wszystkie wydarzenia, które dzisiaj będą miały miejsce, wszystkie sztandary, koszule, nowe nauczycielki, panie zdenerwowane, maski i dezynsekcja i odkażanie i cała reszta. Wszystko to powinno być robione powoli, bo pośpiech niestety jest niezdrowy. Pośpiech jest niezdrowy i to bardzo. Naprawdę. Tylko mówię, bo zawsze się spieszy. Tak. W ogóle w dzisiejszych czasach propaguje się życie powoli, po angielsku slow life. Wiadomo, że to jest bardzo ważne. Nie wiadomo czemu, no ale bez nerwów i pędu powinniśmy dbać o nasze zdrowie, organizm i nasze serce i po prostu nie wychylać się za bardzo, nie gnać. Nie do końca zrozumieli, o co chodzi w tym trzej mieszkańcy Zmysłowic, którzy... Cudowna miejscowość. Przecież złapała ich policja, nie ma się co martwić. Nie? A już co tak zbroili jakby. panowie mieszkańcy Zmysłowic? Uwaga, ukradli progi zwalniające te z ulicy, takie śpiący policjant to się nazywa. Uwaga, bo te progi bardzo im przeszkadzały. To jest bardzo ważny powód, bo nie oni powiedzieli... Tak? Zwalniały ich? Zwalniały ich, więc te progi zwinęli. No skoro za bardzo zwalniały progi, no to oby wyrok zleciał szybciutko. Chciałbym powiedzieć wam o I love you baby, bo to bardzo ważna sprawa. Czyli kocham cię dziecko. Nie no, chciałem wam powiedzieć, że kupiłem wczoraj 2 banany, a nie miałem się nic na śniadanie. I otwieram lodówkę, a tam drugi banan z wczoraj i mówię I love you baby. Ciekawe, co dzisiaj brał. To po tych bananach tak go trzyma. Dobrze. Sfermentowały. Ale zadajmy sobie bardzo ważne pytanie. Jakiego koloru jest banan? Żółty. Bardzo dobrze. Brawo, siadaj. I mniej więcej tą logiką trafiono na żółte powiaty u nas w kraju, ponieważ jest zamknięty kilka stref. Są powiaty żółte, powiaty czerwone. Jak wiecie, z pandemią nie ma żartów. Nie śmiejcie się. To nie było śmieszne. I faktycznie powinniśmy się trzymać tych restrykcji. Pamiętajcie, że zdrowie jest najważniejsze. Ale przy okazji, kiedy rusza ten nowy rok szkolny i zacznie się z tymi szkołami dziać, nie oszukujmy się, szczególnie, że jedną szkołę już w Bydgoszczy zamknęli. Sytuacja jest tego
typu, że przeprowadzono mniej więcej, no może nie badania, ale ustalono, jak to się dzieje. No i faktycznie ludzie gadają. Tylko jak on dużo mówi, nie? Specjaliści też gadają o tym, dlaczego pojawia się jakby epidemia i rozszerza się. Okazuje się, że głównymi winowajcami są weselnicy, no ale wiadomo, największym problemem podobno zdrowotnym są wesela. Czekajcie, no to kurczę, zaczynam się martwić o te wszystkie dzieci w szkole. Przecież uczniowie są tak blisko siebie jak weselnicy, prawda? No dobra, ale w szkole to nawet jest bardziej niebezpiecznie, bo na weselu to wszyscy co dwie piosenki chociaż się odkażają, a w szkole nie. Każdy chce być świętym, prawda? Każdy Kama? Święty chodzi uśmiechnięty. Kama, nie bardzo. Kama z tych do świętych to bardziej wino, jeżeli chodzi o sprawy związane z kościołem. Słuchajcie, uwaga, a propos, do dziwnej sytuacji doszło w Olsztynku. I co się stało w Olsztynku? Tam zakonnica złapała w zakrystii mężczyznę. Słuchajcie, złapała rzeczywiście mężczyznę, który przebierał się za księdza. Okazało się, że chciał odprawić mszę. Siostra od razu poznała, że to nie ksiądz. Ciekaw jestem, jak ona to poznała, prawda? Siostry to wiedzą. No i szybko przeszkodziła temu mężczyźnie i prędko wezwała policję. Policjanci nawet się ucieszyli, jak się pojawili na miejscu, bo jak się okazało, ten pseudoksiądz był przez nich poszukiwany. Ale po co on chciał odprawiać mszę, skoro był poszukiwany przez policję? A może miał w planie wyjazd za granicę, tylko nie do końca miał pieniądze, więc postanowił odprawić mszę do połowy. Czyli do zbiórki na tacę. Łapoc. Dziękujemy. Ale słuchajcie, nie ma co się śmiać z gościa, który zbierał na wyjazd za granicę. Co należy się śmiać, każdy bo chciał być księdzem i go poszukiwała policja i wymyślił, że będzie księdzem. To jest śmieszne. Ale każdy z nas na coś zbiera tak naprawdę, ja też na coś zbieram. Mogę wam powiedzieć, na co zbieram? Dawaj, na co zbieram. Na wszystko. Ja akurat jestem rudy. Ale możemy zapytać słuchaczy, zanim was zapytam, 664 402 302, na co zbieracie, na co odkładacie teraz pieniądze. Ja oczywiście jak zwykle odkładam na samochód, ale trwa to już 9 rok. A już nie odkładasz na tą szczotkę do zębów? Nie, patrzyłem cenę, wolę samochód jednak. Czy rok 2050 to jest za moment też? To wtedy, kiedy będą samochody latać? To też! Słuchajcie, Szymon Hołownia, kojarzycie, prawda? Kandydat do prezydenta. No. I nie tylko. W weekend przedstawił logo swojego stowarzyszenia Polska 50. Wow, 2050, faktycznie. Ja widziałam to całe jego wystąpienie. Oni tam zapowiedzieli, że będą się przygotowywać do wyborów parlamentarnych, samorządowych, prezydenckich, do Parlamentu Europejskiego. Wszystko będzie ich. Tak zapowiedział także rozbudowanie jego struktur. Nawet ma być radio internetowe. Ale serio. Ale logo, Stowarzyszenie Polska 2050. Wiecie, 2050. To jest celnie wybrana data, bo jak tam są jakieś obietnice, to będzie trochę czasu, żeby je spełnić. Jeżeli mogę, tylko słuchacz napisał, ile ja mogę czekać na wejście, tak napisał. Jesteśmy! Ale tu wejście! Szczerze mówiąc, musiałem mieć smutne randki, skoro padają takie pytania. Uwaga, wchodzimy! To uwaga! Chyba już poczuł. Słuchajcie, tak się trochę mówi, że wszystko już było, prawda? Tak się mówi. Tak. Wszystko już było, wszystko tak się mówi. Piosenki się powtarzają, były piosenki. Wszystko, fryzury już były. Fryzury, filmy. Moda już była, filmy już były. No i uwaga, czy wszystko było tak generalnie trudno stwierdzić, ale jeżeli chodzi o powtarzanie, mamy w Polsce jego stolicę. No. Jest stolica powtarzania. Uwaga. Ta stolica nosi nazwę Krowica. Serio. Krowica to taka stolica, no. Krowica, dokładnie. Chodzi o skład drużyny Graniczni Krowica. I co z nimi? Jest taka drużyna. W składzie tej drużyny powtarza się nazwisko. Nie raz, nie dwa, bo drużyna ma w składzie, uważajcie, 23 zawodników o nazwie Furgała. Wow. Serio. W sumie jak się wszyscy nazywają Furgała, to mogą grać w jednej koszulce. Ja nie wiem, jak to się stało, ale my jeszcze nie gratulowaliśmy. Dziękuję. No, ty byłeś na urlopie, więc mogłeś to przegapić. Ja też ale dziękuję. Nie wam, panowie. Nie nam? Michał Wiśniewski po raz piąty zostanie ojcem. Piąta żona, piąte dziecko, ten to idzie. Naprawdę, to ile on tej kasy już bierze? Keine Grenzen po niemiecku. No, okay. Tak. Żadnej granicy. Beneficjent, please, ale skupcie się, panowie, w internecie piąte jest dziecko? Zdjęcie USG jego dziecka. Zdradził przy okazji płeć i oryginalne imię. To w internecie imię. USG robił? Wszystkie imiona jego dzieciaka są bardzo oryginalne, czyli mają już tak Javiera, ma Fabien, Etinette, Vivien. W związku z tym, jak się domyślacie, jego następne dziecko nie mogło mieć po prostu na imię Adam, Krzysztof, albo Filip, no, lub Krzysiu. To jak ma na imię? Falco Amadeus. Falco! I Falco! Falco! A Michał to taki falochron. Ósma 21 na zegarkach. Bracia i siostry. Co? Masz jakąś większą rodzinę? Jakby ci to powiedzieć? Ojciec Wiergiliusz. Gongo!
Nie strzelaj, proszę, nie strzelaj. Dobra, już, dobrze, dobra, schodzimy na ziemię. Za nami. Poważne sprawy, słuchajcie, 21 będą. 21 poważne sprawy. Bardzo poważne sprawy, bo jednym się to może podobać, innym się może to nie podobać, ale jest dyskusja i bardzo dobrze. A wszystko to dzięki zakupom Telewizji Polskiej. O. Jakiś nowy program? Zakupy TVP? Nie, telewizja ma w planie zakupić 30 nowych samochodów za prawie 3,5 miliona złotych. Jedni mówią, że drogo, drudzy mówią, że no przecież muszą czymś jeździć, no ale jednak te miliony, no błagam was, 3,5 miliona złotych to jest naprawdę mnóstwo pieniędzy. W internecie zaczęły się już wojenki, czy to dobrze, czy to źle. I ktoś tam policzył, że wychodzi 100 tysięcy, 110 tysięcy dokładnie złotych za sztukę. Słabiutko! Urząd Skarbowy podobno kupował droższe. The best. 20 minut do 9. Rozgrzani? No tak wiesz, no za oknem nie jest tak super lato, żeby się rozgrzewać. Słuchajcie, tak, mówię o rozgrzewce, bo będzie o, na temat piłki nożnej, sportu oczywiście. Polski Związek Piłki Nożnej wczoraj zaprezentował najnowszy model koszulki piłkarskiej reprezentacji Polski. Biało-czerwoni wystąpią w nich już 4 września w meczu z Holandią. I uwaga, to jest taki powrót do lat 70., 80. z godłem narodowym centralnej części koszulki. Bo powrót, srowrót, znaleźli karton jakichś starych koszulek i mamy powrót do retro. No to Rudy, gratuluję, w końcu jakiś twój sposób działa, no. Ta-da. I można powiedzieć, że bujamy w obłokach, bo rano człowiek rozmyślony, zamyślony, jeszcze przed śniadaniem, przed kąpielą, można powiedzieć, że spokojnie bujamy w obłokach. To jest piękne stwierdzenie, którego używała babcia, która mówiła, mnie buję w obłokach. No i okazuje się, że z tym bujaniem w obłokach nie jest tak łatwo, ponieważ pracownicy amerykańskiej linii lotniczej zeznali, bo to jest bardzo ważne, że widzieli kilka tysięcy metrów nad ziemią, czyli kilkaset metrów nad ziemią, tak się jak widzieli, czyli bardzo wysoko, wysoko w chmurach, faceta, który miał plecak i powiedzmy te kilkaset metrów nad ziemią leciał napędzany tym plecakiem, co miał na plecach. No proszę bardzo. Plecak odrzutowy? No tak, no. Tak to się kończy, gdy mama mówi, no już leć do szkoły, zanim się spóźnisz, leć już, leć! Szybciutko! Uwaga, będzie bardzo poważnie. Ministerstwo Sprawiedliwości kontratakuje. To prawda, no serio, serio. No już się baliśmy, już miało być tak smutno, ale jest promyk nadziei. Jak zapewne wiecie, już niedługo, Rudy, wiesz pewnie, ja bo też często jeździsz, dzisiaj jedziesz do Lublina, tak? Tak. Już niedługo mają wejść przepisy, według których kierowcy będą tracić prawo jazdy po przekroczeniu prędkości o więcej niż 50 km na godzinę. Dokładnie. I to bez względu na to, czy to jest już na terenie zabudowanym, czy może poza tym terenem, prawda? No ale Ministerstwo Sprawiedliwości podobno napisało, że tak nie powinno być, nie już. Proponują, żeby tracić prawo jazdy za dwukrotne przekroczenie prędkości, czyli na przykład na autostradzie, ile mamy, jaką mamy ograniczenie? 140. 140 razy 2, ile jest? 280. No właśnie, 280 km na godzinę. Ale poczekaj, 280 to chyba nie dotyczy już kierowców, tylko pilotów, nie? Zgadnijcie, kto obiecał i nie dał? Kto? Kto? Politycy. Zawsze jest to samo. Ale przecież. Ale tym razem oczywiste. Chodzi nie o podwyżki. Zresztą to cud, że nie chodzi o podwyżki tym razem. Prawda? Ale o zmianę czasu, bo już któryś rok z rzędu mówi się o tym, że przestaniemy przestawiać te zegarki. Faktycznie. Z zimowego na letni, z letniego na zimowy. Że to, i to jest najważniejsze słowo. To już w tym roku. To już w tym roku po raz kolejny. No i znowu nic. No to już naprawdę prawdopodobnie znowu klops. Tym bardziej, że jakoś niedługo będziemy te zegarki przestawiać. Ale sprawa robi się poważna, bo już oficjalnie wiemy, że powinniśmy przestać zmieniać czas. O! Oficjalnie. I zapytacie, dlaczego oficjalnie? Dlaczego oficjalnie? Bo opisała to i dokładnie stoi za tymi słowami to. Amerykańska Akademia Medycyny Snu. Boże, chwila z tym czasem, momencik. To istnieje Akademia Medycyny Snu? No na to wychodzi. Nie, no stary, to ja tam dzwonię, niech ten Brad Pitt odwiedza mnie częściej. Proszę. No dobrze, ale zajmijmy się bardzo ważną kwestią związaną właśnie z czasem. Nie ze snem, no bo już się wyspaliśmy, prawda? Jest prawie godzina 9. Na co nam nie wystarcza czasu? To jest no, to co chwilę się pojawia, prawda? Tutaj spóźnienia, tutaj inne cudawianki. Jeżeli mogę zacząć tak delikatnie, bo widzę, że chętnych nie ma, na co nie starczy. Ja bardzo długo planuję już wymyć podłogę na balkonie. Odkurzam ją, ale z myciem jest problem. Nie wiem dlaczego. Cały dom normalnie przejeżdżam mopkiem. Bo i ci czasu nie starczy, ale jak przystawimy czas na letni, zimowy na letni, nie, to będziesz mieć ekstra godzinę. Nie, będę mył podłogi na balkonie, babo. Ależ właśnie, od razu będzie lodowisko. Na co wam nie starcza czasu? Dajcie znać. 664 402 302.